Czy wiesz, co zrobić, gdy po treningu na twoich sportowych ubraniach pojawiają się uciążliwe plamy? Jest prosty sposób, aby się ich pozbyć. Weź dwie tabletki aspiryny, rozgniedź je, a następnie dodaj ciepłej wody. Nałóż tę mieszankę na plamy i pozwól jej działać przez około 2 godziny. Potem wystarczy wyprać odzież tak jak zwykle. Zabrudzenia powinny zniknąć bez śladu. Pozostańmy jeszcze chwilę przy temacie czystości. Możesz utrzymać w swojej lodówce ładny zapach i porządek, używając gazet. I mam tu na myśli gazety same w sobie, a nie przeglądanie ogłoszeń okolicznych firm sprzątających, które mogłyby cię wyręczyć. Wystarczy umieścić kilka arkuszy w pojemnikach lodówki. Wchłoną wilgoć, dzięki czemu wewnątrz dłużej utrzyma się przyjemny zapach. Kojarzysz tę siatkową torbę, w której zazwyczaj sprzedaje się pomarańcze lub cytrydy? Następnym razem, gdy kupisz cytrusy, nie wyrzucaj jej. Po prostu zawiąż na niej kilka supełków, aby stworzyć własnej roboty gąbkę, idealną do szorowania garnków i patelni. Taki czyścik będzie również o wiele bardziej delikatny zarówno dla naczyń, jak i dla twoich rąk, niż zwykły metalowy druciak. Być może podobnie jak ja nie lubisz nosić ze sobą wielu rzeczy, kiedy wychodzisz z domu latem, ponieważ zawsze jest ci za gorąco. Aby mieć kartę i gotówkę w jednym miejscu bez konieczności zabierania portfela, użyj klipsa do dokumentów. Jest o wiele mniejszy niż zwykła portmonetka i nie będziesz już musiał nosić wszystkich swoich kart i pieniędzy na krótką wycieczkę do supermarketu. Swoją drogą, czy zauważyłeś kiedyś ogromne, okrągłe kule, które stoją wokół wejść do sklepów i na parkingach? Wyglądają trochę jak posągi lub nowoczesne rzeźby. Nazywane są betonowymi pachołkami i początkowo były wykonane z masywnych pni drzew. Miały chronić pieszych przed ruchem ulicznym. Wkrótce jednak architekci doszli do wniosku, że te ogromne obiekty powinny być milsze dla oka, aby łatwo wtopić się w miejski krajobraz. Obecnie są one wykonane ze stalowych prętów, zamkniętych w betonie i mogą mieć bardzo różne kształty i rozmiary, w zależności od obszaru i otaczającej architektury. Producenci mogą je teraz spersonalizować, aby pasowały do każdego miejsca. Widziałem już takie w kształcie sześcianów, inne przypominały piramidki, a jeszcze inne były tak dopasowane do otaczającej je architektury, że wyglądały dosłownie jak dzieła sztuki. Jednak najczęściej spotykane pachołki są okrągłe, ponieważ ten kształt sprawia, że można je wszędzie dobrze dopasować. Używa się ich również do ochrony dróg rowerowych lub do zapobiegania temu, by pojazdy wjechały w niedozwolone miejsca. Jednak pachołki, które można dostrzec przed supermarketami, służą do tego, by utrzymać klientów w bezpiecznej odległości od samochodów poruszających się po parkingu. Powstrzymują też rozproszonych kierowców przed przypadkowym wjechaniem w ścianę lub wejście do budynku. Ups, mój błąd. Podróżowanie z kosmetykami lub przyborami do makijażu bywa dość kłopotliwe, zwłaszcza podczas lotu samolotem. Czy wiesz, że twoje etui na okulary może pełnić funkcję kosmetyczki? Umieść w nim tyle przedmiotów, ile się zmieści, aby pokrywka nadal się zamykała. To sprytny sposób na to, by nie zabrudzić całego bagażu i żeby mieć wszystkie rzeczy w jednym miejscu. Uwielbiam nocne przekąski tak samo jak ty, ale zawsze zostaję przyłapany, bo drzwi w domu strasznie skrzypią. Zastanawiasz się, co zrobiłem, aby to zmienić? Spryskałem zawiasy olejem spożywczym i hałas po prostu zniknął. Jeśli chcesz pokroić bardziej miękkie jedzenie, takie jak ser, pudding lub ciasto, ale nie masz w domu wąskiego noża, to użyj kawałka nici dentystycznej. Upewnij się tylko, że korzystasz z niearomatyzowanej i niewoskowanej odmiany, no bo kto lubi cheddar o smaku miętowym? Gotowanie przy użyciu różnego rodzaju olejów bywa bardzo ciekawe i nadaje potrawom niezwykły smak. Ale tłuste plamy są trudne do usunięcia, zwłaszcza z tkanin skórzanych. Jeśli przypadkowo pobrudzisz coś oliwą, możesz użyć proszku, który znajduje się w pieluszkach jednorazowych. Umieść trochę proszku na poplamionym kawałku materiału i zostaw go tam na noc. Powinien wchłonąć cały olej z tkaniny. Następnie wypierz daną rzecz zgodnie z instrukcją na metce. Pamiętaj jednak, że tłuszcze nie tylko sprawiają kłopoty, ale bywają również bardzo przydatne. Przykładowo możesz użyć oliwy z oliwek do odświeżenia zardzewiałych przedmiotów, które trzymasz pochowane w szafkach. Nałóż odrobinę tłuszczu na bawełnianą szmatkę i delikatnie przetrzyj nią łyżki lub widelce. To powinno przywrócić im blask, dzięki czemu będą wyglądać jak nowe. Nigdy bym nie pomyślał, że można użyć chleba do czyszczenia różnych przedmiotów. Oto fajna sztuczka. Możesz usunąć plamy zmalowanych lub tapetowanych ścian za pomocą kromki chleba. Upewnij się tylko, że odciąłeś skórkę, ponieważ ta część może brudzić. Pominąłbym też masło orzechowe. Hej, to taki żart.
Doniczkowe rośliny domowe są czymś więcej niż tylko dekoracją. Mogą one poprawić jakość powietrza w pokoju lub nawet zapewnić trochę cienia w mieszkaniu, a w Twojej spiżarni ukrywa się idealny dla nich organiczny nawóz. Mowa o torebkach z herbatą. Mogą zdziałać cuda dla Twoich roślin. Założę się, że nie lubisz, gdy wychodzisz spod gorącego prysznica i nie możesz zobaczyć się w lustrze z powodu pary. Wierz lub nie, ale pasta do zębów upora się z tym problemem. Pamiętaj tylko, żeby nie używać pasty w postaci żelu. Nałóż na lustro warstwę pasty do zębów i zetrzyj ją, zanim wejdziesz pod prysznic. Powinno to pomóc w szybkim i łatwym usunięciu pary ze szkła. W dzisiejszych czasach większość koszul i sukienek ma dodatkowe guziki, najprawdopodobniej ukryte gdzieś w pobliżu metki. Nie wyrzucaj ich zbyt pochopnie. Nie tylko przydadzą się, gdy jeden z guzików przypadkiem odpadnie, ale także mogą posłużyć jako uchwyty na kolczyki, zwłaszcza jeśli chcesz zabrać te delikatne elementy biżuterii w podróż. Będą one w jednym miejscu i zostaną zabezpieczone przed kontaktem z innymi przedmiotami w bagażu. Wszyscy fani pizzy wiedzą, że domowe ciasto jest o wiele lepsze niż gotowe, które można znaleźć w sklepie. Jeśli jednak nie posiadasz w kuchni wałka do ciasta, wcale nie musisz się martwić. I tak będziesz mógł cieszyć się wspaniałą pizzą. Wystarczy, że weźmiesz dowolną szklaną butelkę średniej wielkości. Pamiętaj tylko, aby wytrzeć ją to czysta, zanim dotknie ciasta. Poza tym jest tak samo skuteczna jak standardowy wałek. Łyżki do lodów występują w różnych kolorach, ale nie tylko ze względów estetycznych. Są one produkowane w ten sposób, aby reprezentować rozmiar każdej gałki. Sugerując się kolorem, możesz łatwo obliczyć, ile gałek lodów mieści się w litrowym pudełku. Litr lodów? Zastanówmy się przez chwilę. Okej, skończyłem. W niektórych krajach znaki zjazdowe z autostrady mają dodatkowe ułatwienie dla kierowców. Nie tylko sygnalizują następny zjazd, ale także pomagają określić, czy należy zjechać z autostrady w lewo czy w prawo. Wystarczy spojrzeć na umiejscowienie numerowanego znaku zjazdu. Jeśli na przykład numer znajduje się po lewej stronie znaku, będziesz zjeżdżać w lewo. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co znajduje się wewnątrz opakowania Twojej pianki do golenia? Oprócz samej pianki oczywiście. Ten kosmetyk nie jest wtłaczany bezpośrednio do metalowej butelki. Początkowo umieszcza się w metalowym woreczku, który zostaje złożony i umieszczony w opakowaniu. Oto przedmioty, które są czasami używane do łagodzenia stresu lub do celów modowych, w zależności od preferencji. Czy wiedziałeś jednak, z czego wykonane są bransoletki zatrzaskowe? Gdy dowiedziałem się, że są produkowane ze starych taśm mierniczych, byłem tak samo zaskoczony jak ty. Aby wyprodukować bransoletki do taśmy mierniczej, dodaje się materiał powlekający. Jest on bardzo elastyczny, dzięki czemu ozdoba łatwo zawija się na nadgarstku. Czy wiesz, że w niektórych krajach ludzie noszą kanapki w swoich portfelach, nawet o tym nie wiedząc? Nie jest to co prawda jedzenie, ale amerykańskie ćwierć dolarówki mają warstwowy układ. Na zewnątrz znajduje się powłoka z niklu i miedzi, która daje monetom charakterystyczny srebrny kolor, a wewnątrz jest czysta miedź, dlatego ich środek jest brązowy. Jednym z dobrych zastosowań tych monet jest wykorzystanie ich do kupienia litra lodów. Co powiesz na smak czekoladowy?